nie jest tak samo, w ogóle nic nie jest tak samo i może tak nie miałam rytuałów wcześniej. Teraz wszystko wygląda trochę inaczej. Staram się przede wszystkim mieć dobre śniadanie. Dzisiaj jadłam jaglankę, nawet mam resztki ze sobą na planie. Staram się pamiętać, że jak mam możliwość być z dzieciakami, nie jestem na wyjeździe, na spektaklach, to zawsze tule. Może to nie rytuał, ale naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, doceniam po prostu to, co mnie spotyka, to, co mam dookoła i codziennie, nawet jak miałam bardzo dużo pracy i na przykład wczoraj dopiero wieczorem zorientowałam się, że już jest 22:30, to wieczorem siadam i mówię sobie, chwyć spokój. Więc moim rytuałem jest chyba codziennie na chwilę się zatrzymać i zobaczyć, co fajnego się dzisiaj działo. O matko, to jest w ogóle, musiałabym teraz przeczytać naprawdę chyba wszystkie pozytywne wiadomości, wszystkie pozytywne komentarze, które dostałam od ludzi, nie tylko na Instagramie, ale wiadomości przekazywanych przez innych ludzi, którzy mnie nie znają. Dziś podziękowałam sąsiadowi, który w bloku obok naszego mieszkania przez okno, starszy pan, jak zobaczył mnie pierwszy raz na spacerze znowu z dzieciakami, nie chcę płakać, to machał mi z okna i mówił cudownie, cudownie panią widzi, cieszę się, modliłem się, więc chyba to jest to, że nie potrafiłabym wybrać jednego komentarza, jednego wsparcia, bo czułam to wsparcie z wszystkich stron. Jak się odnalazły? Odnalazły się chyba dobrze się odnalazły. Chłopaki są inne, dziewczyny są inne. Antek stwierdził, że jestem trochę transformerem, bo może tak wyglądałam jak transformer. Zosia, no troszkę może i przeszkadzało to, że jako kobieta nie mam pięknych, długich włosów. Mam teraz krótkie, ale się już przyzwyczaiła. Ale mają super tatusia, który na szczęście jest dalej moim tatą, czy moim mężem, poszczęśliwy. Mają na szczęście dobrego tatusia, a ja mam dobrego męża i naprawdę sobie z tym poradził, więc myślę, że mieli nawet całkiem fajny czas.